Hej wszystkim, przed nami czwarte nagranie obozu Divovik, a w nim dzisiaj powiemy sobie trochę o objawach, nastawieniu do tych rozmaitych objawów, a dokładnie ignorowaniu objawów. Powiemy także, czemu właściwie nie warto szarpać się z nerwicą, czyli czemu ignorowanie objawów czy też myśli jest często mylone z czymś takim jak wypieranie. Powiemy także o cierpliwości w ignorowaniu, a także co to w ogóle znaczy spychanie zaburzenia na drugi plan, z uwagi na zmianę otoczenia myślowego. Zaczniemy może sobie od objawów, od ignorowania tych objawów, chociaż tak naprawdę wszystko to już omówiliśmy w dotychczasowych nagraniach i pierwszego sezonu, a przede wszystkim tego drugiego sezonu, bo miała miejsce i akceptacja, tak samo to, co mówiliśmy o obawach, o ryzykowaniu na obawy, a także o myślach, tyczy się także przecież i objawów, bo są one po prostu elementem mechanizmu nerwicowego. Ale jeszcze tutaj krótko nakreślimy, czym się różni ignorowanie, a tak naprawdę wypieranie tych objawów, czy myśli, czy samego w ogóle faktu zaburzenia. I zacznie może tutaj od tego właśnie Hewat. Hewadzie, prosimy. Otóż to, a więc jeśli mowa tutaj o ignorowaniu objawów, to trzeba sobie przede wszystkim zadać pytanie, dlaczego to jest takie trudne? Czyli czemu tak trudno jest ignorować. I o tym właśnie była mowa w poprzednich nagraniach, że stosując akceptację, wiedząc jak sobie radzić z obawami i objawami, wiedząc jak sobie radzić z natrętnymi myślami, jesteśmy w końcu w stanie zignorować to, bo rozumiemy mechanizmy, wiemy co jak działa, rozumiemy całą istotę lęku i zaburzenia. Więc myślę, że tutaj warto o tym wspomnieć i pamiętać, że ignorowanie odbywa się właśnie poprzez zaliczenie jakby lub zdanie sobie sprawy lub właśnie wdrożenie tego w życie tych właśnie wszystkich elementów, o których była mowa i w tym sezonie i tak jak Wiktor wspomniał w pierwszym sezonie również. Więc na czym to w ogóle się opiera? Ignorowanie to nie jest nic innego jak pozwolenie sobie na to, by dane objawy, czy to psychiczne, czy to fizyczne, występowały, bo one mogą występować, gdyż rozumiemy już, na czym to wszystko polega, więc nie musimy się wcale nimi ani przejmować, ani również tworzyć sobie jakichś niestworzonych, najgorszych scenariuszy, które miałyby świadczyć, że jest jakiekolwiek tego następstwo, więc skoro to już wiemy, to jesteśmy wtedy właśnie w stanie zignorować to. Więc ignorowanie opiera się na tym, żeby żyć pomimo tych myśli, pomimo tych obaw, pomimo tych objawów, czyli to jest właśnie takie tak jakby wdrożenie samego siebie i swojego stanu emocjonalnego w swoje życie, czyli właśnie to, o czym powiemy później, czyli właśnie te aspekty jak zmiana otoczenia myślowego oraz jak ogólne życie dalej swoim życiem, czyli pójście swoim torem. Więc ignorowanie zastępuje nam tak naprawdę właśnie ciągłe gryzienie się z samym sobą i z objawami, których doświadczamy, co spowoduje, że nasza podświadomość będzie miała warunki do wychodzenia z zaburzenia, bo właśnie ignorowanie jest jedną z części, które tworzą warunki umysłowi do wyjścia z koła lękowego i z koła nerwicowego. Więc tym w istocie jest ignorowanie. Mówiąc o samych objawach, chcę też tutaj podkreślić takie dwie rzeczy. Jeżeli chcemy mówić w ogóle o prawidłowym akceptowaniu i ignorowaniu. Po pierwsze, przestań dziwić się objawom, czy też swoim myślom lękowym, czy też obawom, czy emocjom podczas zaburzenia. Po drugie, nie licytuj się, nie wygłupiaj, w sensie takim, że mając objawy, nie mów, że pewnie tylko ty tak masz. I tutaj weźmy za przykład użytkownika naszego forum. Może nie będę tutaj mówił niku użytkownika, bo to nie o to chodzi. Ale chcę pokazać na przykładzie tego kolegi coś takiego, że mówi on o tym, że akceptuje objawy, ignoruje objawy, podczas gdy robi i mówi rzeczy przeciwne temu. A mianowicie nasz kolega wpadł ostatnio na forum tak na 2-3 dni z objawami jak brak oddechu, bólami w mostku, w sercu, uderzeniami ciepła na twarz, skokami pulsu. W każdym razie miał takie dość typowe objawy
zaburzeń lękowych. Oczywiście trzeba powiedzieć, że kolega ten badał się już, no bo badanie lekarskie należy przejść, badał się już i wyszło mu, że jest zdrów jak ryba, tak? Chcę tutaj zaznaczyć, że to nie jest powód do załamywania się, że musiał wejść na forum i się pożalić, tak? Bo gorszy okres może zdarzyć się każdemu. Po prostu mógł się źle poczuć, mógł się źle czuć, tak? Nie możemy sobie robić presji ani żalu, że mamy gorszy dzień. Nie jest to moim celem, żeby tutaj mówić. Mnie chodzi o coś innego. Chodzi o to, że kolega ten nie jest już nową osobą w tym swoim zaburzeniu, że jakiś czas jednak stara się, już dochodzi do pewnych wniosków, już nabywał wiedzę, tak? Bo jeżeli ktoś jest nowy, ma pierwsze objawy, tak, myśli, jakieś ataki paniki, to oczywiście ja rozumiem, że się wtedy dziwi swoim objawom, myślą, czy też się licytuje, że on ma gorzej, czy też on tylko tak ma, tak? Rozumiem, że chodzi na badania, rozumiem, że dopytuje, szuka i pyta o wszelkie możliwości, które mogą wyjaśnić jego stany. Rozumiem to, że też ktoś ma nerwicę już jakiś czas i dopytuje o jakiś objaw czy myśl, tak? Ja powiem szczerze, to jest potrzebne, bo często trzeba najpierw poprzekonywać swoją świadomość, a dopiero tym wpływać na stan emocjonalny, pokazując mu to, tak? Całkiem ciekawie, tak przynajmniej sam myślę, opisałem wpływanie na stan emocjonalny w kolejnej swojej części historii odburzania, części piątej, a także razem z Hewadem, żeśmy to omawiali we wszystkich poprzednich nagraniach, często do tego wracając, bo to jest po prostu ważne. Ale teraz wracając do tego naszego kolegi, czemu ja się w ogóle tutaj go czepiam? Nie dlatego, że wszedł i pytał, bo się bał, bo wiadomo, w lęku człowiek zawsze się boi. To nie jest słabość, nie można tego traktować jak słabość czy coś złego, tak? Jednak mimo tego, że zna już zaburzenie, zna mechanizmy rządzące całą nerwicą, to mimo tego, że mówi o tym, że akceptuje, że ignoruje, tak? To zrobił rzecz, która pokazała, że tak nie jest. Te rzeczy są bardzo może szczegółowe, ale za to istotne. No mianowicie w którymś momencie napisał na czacie, że tylko on ma takie objawy tu na forum, tak? I teraz jak można w ogóle pomyśleć, że jako jedynym człowiekiem na forum o nerwicy, ma takie objawy ze strony serca czy układu oddechowego? To jest właśnie to, o czym wcześniej mówiłem. Dziwienie się objawom, a także często licytowanie się, że ja to mam objaw serca, ściska mnie w dołku, ja nie mam możliwości życia, tak jak ten, który ma tylko natrętne myśli, tak? Że mi jest ciężej. Mimo wszystko, że tego się może nie wypowiada na głos, w tych zdaniach widać taką desperację, widać, że ludzie właśnie do tego zmierzają. A tak szczerze mówiąc, to jest guzik, za przeproszeniem, prawda? I nie chodzi już o to, że kolega ten popełnił trochę taką gafę w postaci brzydkiego, jakby było nie patrząc, stawiania swoich objawów wyżej od innych. Mnie chodzi o to, że to jest ten egocentryzm, o którym mówiliśmy w nagraniu o akceptacji. Jest to egocentryzm, który jest przeciwieństwem dla akceptacji. To pokazuje, że my nie akceptujemy, my nie stosujemy ignorancji, bo my dziwimy się objawom, tak? Kolega dziwił się swoim objawom, co jest zaprzeczeniem ignorowania. Jeśli stale mówimy słowa, czy to możliwe, że to od nerwicy, czy to możliwe, że nic mi nie będzie, i w ciągu dnia tak wiele razy to mówimy, codziennie kogo innego pytamy, czy na pewno to nie jest nic innego, to my nie przekonujemy wtedy, słuchajcie, stanu emocjonalnego, że nie ma powodu do obaw. Wręcz przeciwnie. Sami, ulegając lękowi, upewniamy go, że jednak coś chyba jest na rzeczy, tak? Ale to nie jest tylko kwestia tego jednego kolegi na forum, tak? Często widzimy brak zrozumienia dla swoich własnych myśli i objawów. To nie jest dziwne, ja się temu nie dziwię. Chyba też się nie dziwi, bo to jest ciężkie, tak? No ale po to właśnie mamy tą świadomość, tak? A ludzie ciągle się dziwią i pytają, jak to jest możliwe? W takim razie, jeśli ciągle się dziwisz, to jak chcesz ignorować? W jaki sposób chcesz akceptować? Dlaczego się dziwisz i mówisz, że akceptujesz? To są rzeczy przeciwstawne temu. W jaki sposób chcesz spychać wtedy zaburzenie na drugi plan, jeśli ciągle się dziwisz? Świadomie się ciągle dziwisz. Ja rozumiem brak wiary. Pod nagraniem będzie link do mojego wpisu. Przeciwstawienie się nerwicy mimo braku wiary i akceptacji. To i tak można to robić, mimo braku wiary. I powtarzam, tu nie chodzi o to, aby zbierać to wszystko w sobie, bo trzeba się wyżalić, no trzeba, czasem trzeba powiedzieć, że słuchaj, że jest mi ciężej, tak, że trzeba czasem dostać pocieszenie, ale jeśli robimy to ciągle i ciągle, mimo upływu już czasu z nerwicą, tak, dziwimy się, że mamy takie objawy czy myśli, to my nie przekonujemy stanu emocjonalnego. Kolejnym błędem są licytacje. Ja mam taki objaw, ja mam taką myśl, tak, oraz błędem jest uleganie lękowi i mówienie, nikt tak nie ma jak ja, chociaż na forach są tysiące identycznych tematów, które poruszają takie same objawy czy myśli i z reguły my po czasie dobrze o tym wiemy, tylko zamiast trzymać się logiki,
trzymać się rozumowania w tym lęku, bo to jest możliwe właśnie do zrobienia, idziemy myślowo za lękiem, a to zależy od nas, kiedy powiemy temu stop, tak? To od nas zależy, jak i kiedy zaczynamy przekonywać stan emocjonalny. I tutaj mam takie ciekawe, według mnie, wyjaśnienie, czemu my w ogóle musimy na ten stan emocjonalny przekonywać, tak? Podział na świadomość, myśli, stan emocjonalny, omówiliśmy już w poprzednich nagraniach, ale jeszcze raz cię proszę, abyś przeczytał piątą część mojej historii odburzania, tak? Bo tam poświęciłem temu tematowi sporo swoich refleksji, tak? Jeżeli masz rzeczywiście ochotę, ale myślę, że jest to tego warte, bo tam o stanie emocjonalnym napisałem naprawdę dużo. Ale tutaj mam do was pytanie. Na czym tak właściwie opiera się wasza nerwica? Wasze zaburzenie lękowe, tak? Oczywiście można powiedzieć, że opiera się na czym? Na objawach, na myślach, na lękach i tak dalej, tak? Można powiedzieć oczywiście, że opiera się na przyczynach, na konfliktach wewnętrznych. Można tych podstaw na naszym charakterze, podstawie, temperamencie, można wymieniać, tak? Ale czy nie na braku wiary w to, że nic wam nie będzie? I właśnie o to chodzi, że czy nie polega tak naprawdę na tym, na braku wiary, że nie umrzecie, bo nie macie raka, że nie zwariujecie z uwagi na to, że macie depersonalizację, że nie zabijecie siebie z uwagi na natrętne myśli, że nie zabijecie kogoś też z uwagi na natrętne myśli. Czy nie polega to na braku wiary, że to wszystko to tylko zaburzenie emocji, tak? O to właśnie chodzi. Na tym opiera się nerwica od samego początku. Dlatego te wszystkie jej elementy, jak obawy, lękowe myśli, tak? Mają nas w tym braku wiary utrzymywać, dopóki stan emocjonalny, nasze rozumienie na poziomie emocjonalnym nie uzna, że nie ma się czego bać. My na stan emocjonalny nie możemy wpływać tak sobie kontrolując to. On sam dostaje te sygnały, że nie ma się czego bać i on sam się uspokaja. I teraz kwestia jest taka, że być może sami doświadczyliście kiedyś takiej sytuacji lub czytaliście, że ktoś tego doświadczył, że ktoś z objawiami jakimiś, myślami natrętnymi, ogólnie z tym całym złym, nerwicowym samopoczuciem poszedł do lekarza. Zrobił badania, czy też miał na przykład wywiad psychiatryczny i ci lekarze mu powiedzieli, nic panu nie jest, nie ma pan schizofrenii, badania są w porządku, ma pan zdrowe serce, ma pan zdrowy mózg, ma pan zdrową wątrobę. I taka osoba często nagle czuje się dobrze. Fakt, że krótko, objawy znikają, myśli też, a jeśli nie całkiem dobrze, to się bardzo uspokaja, czuje się lepiej, dużo lepiej, bądź po prostu lepiej. Były kiedyś takie nawet dwie sytuacje na forum, jak chłopak jeden z drugim dostali odrealnienia, weszli na forum, poczytali o tym, co to jest depersonalizacja i im to minęło. Z tego co wiem, do tej pory nie mają żadnych deralizacji ani depersonalizacji. Czemu się tak dzieje? Czemu się tak dzieje? Właśnie dlatego, że w tym momencie dostajemy mocny sygnał do świadomości, a następnie stan emocjonalny dostaje ten sygnał i się przekonuje, tak? Jest to praca automatyczna. Ale zwykle stan emocjonalny potrzebuje czasu na regenerację, jeżeli się rozchwiał w którymś momencie, tak? A do tego my po pierwszym ataku paniki, czy jakiejś myśli, czy pojawieniu się jakiegoś objawu lękowego, tak? Zawsze z tyłu głowy mamy tam jakieś ale, czy to na pewno jest dobrze, tak? To powoduje, że po jakimś czasie, mimo tego uspokojenia, zaczynamy się znowuż źle czuć, a do tego jeszcze wtedy mamy bardzo małą wiedzę o zaburzeniach lękowych, bo to są zwykle początki. I właśnie w tym jest rzecz, na tym polega, że my mamy świadomość i przekonujemy stan emocjonalny. Gdyby teraz stąpił nam tutaj na forum, do wszystkich w ogóle, do ludzi, którzy mają zaburzenia lękowe, gdyby stąpił teraz z nieba Duch Święty i powiedział, synu, możesz dostać ode mnie 100% zapewnienie, że nic ci się nie stanie i masz tylko zaburzenie, że to jest tylko nerwica. Zapytaj o co chcesz, że ja ci odpowiem prawdę. I gdybyście dostali takie zapewnienie, to wszystkie zaburzenia wasze minęłyby bez śladu. Ale że nie ma świętego, a kolejne badania lekarskie już nas tak nie uspokajają, a właśnie, a dlaczego nas nie uspokajają? Bo zwykle po badaniach i wizycie lekarskiej i tak się czujemy potem źle. A że mamy mało jeszcze wtedy wiedzy o zaburzeniu lękowym, jest to po prostu początek stanów lękowych, a lęk to silna emocja i mu łatwo ulegać, to zaczynamy wątpić. Z czasem wątpimy coraz bardziej i bardziej i bardziej, czy lekarze mają rację, czy ludzie mają rację z forum, tak? Skoro niby ja taki zdrowy, to skąd te objawy? To są już lękowe gmatwania się w lękowe myśli, nasze tak naprawdę świadome. Świadome. I właśnie dlatego kolejne badania lekarskie, kolejne rozmowy uspokajają nas, ale już coraz mniej, bo już tutaj już jest pora na pracę świadomą. Czyli z uporem trzymamy się logiki i wpływamy na stan emocjonalny, tak? Z czasem, jak już jesteśmy nawet coraz bardziej świadomi, że pewnie nic na mnie jest, bo już niektórzy przecież mamy już, na pewno wielu z was wie, że tak naprawdę te raki, to wszystko, te schizofrenie, te zawały serca, to jest
bzdura jakaś tam nerwicowa, ale się strasznie boimy, czujemy lęk. Paradoks, prawda? Ale spowodowane jest to przez to, że to właśnie stan emocjonalny nadal nie wierzy w to. I dlatego to my wykonujemy pracę nad tym, aby go wyciszyć, uspokoić go. Ja w swoim wpisie porównałem stan emocji do zapłakanego dziecka, które musimy uspokoić, pokazać mu, że ten pies, którego sobie stworzył, ten groźny pies, nie jest tak naprawdę groźny. A to wszystko możemy robić właśnie świadomą akceptacją, ryzykowaniem na objawy, ignorowaniem, rozumieniem, czym są myśli lękowe, tak? To wszystko możemy robić nie nadawaniem wartości tym myślom w postaci wartości, że to jest zagrożenie. Po prostu robimy to ucząc się braku reakcji na te myśli, na te objawy, tak? Czyli uczymy się ignorowania. Ale że w tym nagraniu miało być ogólnie o ignorowaniu, Hewat już tutaj wyjaśnił w zasadzie, czym jest ignorowanie, nie? Ale żeby ignorowanie najlepiej zrozumieć, to warto powiedzieć, czemu my w ogóle źle rozumiemy to ignorowanie, samo w sobie. I zamiast ignorować, wypieramy lub szarpiemy się z nerwicą. To jest takie szarpanie się z nerwicą. Ale że już muszę teraz trochę ułożyć sobie myśli, co dalej mówić, to oddaję głos Hewadowi. Hewadzie, dlaczego nie warto szarpać się z nerwicą? Dlatego nie warto szarpać się z nerwicą, ponieważ... Dlatego nie warto szarpać się z nerwicą, ponieważ jest to świat iluzji. Mówiąc tutaj o świecie iluzji, mam na myśli to, że nerwica tak naprawdę opiera się na myślach, opiera się na wyobrażeniach, opiera się na tym, czego się człowiek obawia, boi, czyli tak jak często już daję przykład z wyimaginowanym tygrysem, czy jakimkolwiek innym zagrożeniem, które jest w naszej wyobraźni, czyli czy to zawał serca, czy właśnie śmierć kogoś, siebie, wypadek jakiś, cokolwiek, to wszystko jest tak, jak już w poprzednich nagraniach wspominaliśmy, przez to, że umysł jest w stanie zagrożenia i wyszukuje oraz analizuje otoczenie i nas samych, doszukując się zagrożenia, by wyjaśnić sobie lęk. Więc rozumiejąc ten mechanizm, chyba każdy z was stwierdzi, że to jest bez sensu, żeby bać się tego, żeby cały czas trzymać kontrolę nad czymś, co jest tak naprawdę defensywnym mechanizmem umysłu. Więc mając tą wiedzę i tą świadomość oraz rozumiejąc ten fakt, jesteśmy w końcu w stanie powiedzieć sobie stop. I żeby powiedzieć sobie stop, bardzo ważne jest również przy ignorowaniu wyrozumiałość do nas samych. I tą wyrozumiałość można sobie zbudować, tworząc sobie tak zwaną postawę przyjacielską. O tym chyba jeszcze nie wspominałem w tym sezonie, ani w żadnych innych, więc tutaj mogę o tym wspomnieć. Mianowicie postawa przyjacielska to jest nic innego jak bycie samemu dla siebie najlepszym przyjacielem, czyli można by to zobrazować na takim przykładzie, że wyobrażamy sobie, że naprzeciwko nas stoi nasza własna wersja siebie i rozmawiamy z sobą w sposób właśnie taki, jakbyśmy mieli rozmawiać z naszym najlepszym przyjacielem. To jest bardzo ważne, bo taka postawa wspierająca nas samych niszczy lęk. Ona niszczy również obawy, niszczy również wszystkie te powody, które się kumulują poprzez te iluzje, czyli wszelkie wątpliwości również. Bo taka postawa pokazuje nam samym, a przede wszystkim naszej podświadomości i stanowi emocjonalnemu, że nie ma się czego bać, że my cały czas jesteśmy z sobą w zgodzie. To jest jakby taka harmonia z samym sobą i do tej postawy prowadzi dialog wewnętrzny, czyli tak zwany przyjacielski dialog wewnętrzny. I tutaj pewnie zaraz wiele osób powie, że ale po co ja mam się w ogóle na tym skupiać? Po co ja mam tworzyć sobie jakieś dialogi w głowie? Czy to nie jest właśnie tym wypieraniem? Bo też spotykam się z tego typu wiadomościami lub postami na forum, że osoby sobie myślą, że jeśli skupią się tak bardzo na dialogach wewnętrznych, to wtedy oni jakby wchodzą w to głębiej i żyją tym. A tutaj kompletnie nie o to mi chodzi. Nie chodzi o to, żebyś ty sobie budował lub budowała jakieś dialogi
wewnętrzne, czyli żeby je sobie rozpisywać na kartkach i się ich uczyć na pamięć. To w ogóle nie o to chodzi. Chodzi o ogólną postawę ciebie samego do siebie samego. Więc tak jak już dałem taki przykład ostatnio na forum odnośnie mojej myśli, która polegała na tym, że chciałbym zabić własną matkę, to jak pewnie większość by miała, dialog wewnętrzny w formie takiej, że człowiek sam by się dołował, że jakby sobie mówił, ale jak ty to możesz zrobić? Przecież czy ty jesteś taki zły? Czy ty naprawdę się teraz zmieniasz w jakiegoś psychopatę? Jak to może być? Kim ty się stajesz? Idź do kościoła, czy jakieś takie rzeczy. Czyli ogólnie ludzie wtedy nie wspierają się, bo oni wtedy myślą, że to, co się z nimi dzieje, to, w szczególności jeśli osoby nie mają do takich myśli i do objawów dystansu poprzez to, że nie zrozumiały tego, od razu się dołują i od razu wręcz sami siebie katują. I to się tyczy różnych rzeczy. To się również tyczy kwestii, gdy jest sam fakt, że dopada nas zaburzenie, to wtedy osoba również sobie mówi, że ale ja jestem teraz słaby, ale jednak no jestem tak słaby, że nawet nie wyobrażałem sobie, że mogę taki być. I teraz to się piętnuje na naszą podświadomość, bo my sami dajemy sobie bardzo złe teksty i są to bardzo negatywne dialogi, które w żadnym wypadku nie są ani przyjacielskie, ani wspierające. A przecież pierwszą osobą, z którą rozmawiamy każdego dnia po otworzeniu oczu, jesteśmy my sami. Więc czemu my się tak źle traktujemy? I to bardzo się łączy właśnie z ignorowaniem, a wręcz jest to rzecz, która stawia jakby taki mur, że my nie jesteśmy w stanie ignorować czegoś, bo my sami siebie nie wspieramy. To również jest mur do akceptacji. To jest mur do wychodzenia ze zaburzenia ogółem. I w sumie kwestie przyjacielskiej postawy można by również podjąć pod to, że jest to ogólny, moim zdaniem, jest to ogólny filar do życiowego szczęścia. Czyli nie tyczy się to wcale tylko zaburzeń lękowych, tyczy się to różnych rzeczy. Tyczy się to rzeczy jak stresy dnia codziennego, jak jakieś trudne sytuacje w życiu, które każdego z nas spotykają, jak jakieś właśnie ciężkie chwile, w których my sami nie wspieramy się. A skoro się nie wspieramy, to również limitujemy swój sukces i wpływamy bardzo na naszą podświadomość i na nasz stan emocjonalny. Jednak skoro tutaj jest mowa o zaburzeniu, to warto również wspomnieć o tym, że taka postawa właśnie przyjacielska buduje filar. I później od tego filaru można sobie zbudować dom zwanym odburzeniem. Czyli potem można dodać akceptację, potem można dodać właśnie to, co omawialiśmy, czyli zastosować te sposoby radzenia sobie z obawami, z wątpliwościami, również z myślami, które się pojawiają, bo to wszystko, właśnie ten filar, którym jest przyjacielska postawa do nas samych, buduje dystans do tego wszystkiego. I tak naprawdę z tego, co sam zauważyłem po samym sobie, odkąd zbudowałem w sobie ten filar, który oczywiście nadal rozwijam, bo on zawsze może być większy i silniejszy, trwalszy, to przełożyło mi się to na każdą kwestię życia, na każdą strefę. Czyli w momencie, gdy zacząłem podchodzić do samego siebie w sposób przyjacielski, w sposób wspierający, jest mi o wiele prościej poradzić sobie z jakimiś porażkami, które oczywiście z którymi oczywiście się spotykam, z jakimiś problemami, z jakimiś traumami, z tego typu rzeczami, ponieważ nie jestem sam dla siebie katem. Jestem swoim wsparciem, jestem swoim przyjacielem. Czyli jeśli coś mi się nie uda, to mówię, dobrze, Hewat, mogło ci się nie udać. Jesteś tylko człowiekiem. Wyciągnij wnioski i zrób tak i staraj się zrobić tak, żeby następnym razem się udało. Na przykład, jeśli jest to jakieś niepowodzenie, powiedzmy w kwestii uniwersyteckiej, że tam nie poszło mi na teście, czy jakieś takie rzeczy, lub no jeśli są tu jakiekolwiek takie akademickie osiągnięcia, to zawsze przecież jest jakiś tego powód i często może być to powód lenistwa. Często może być to również powód tego, że nie włożyło się tyle, ile powinniśmy włożyć. Bo to się nam sprawdza, to powiedzenie, że tyle, ile włożysz, tyle też wyjmiesz. Tu w szczególności to się sprawdza właśnie w kwestiach
akademickich, ale nie tylko. Jednak przede wszystkim to sprawia, że my jesteśmy w stanie sobie samemu wybaczyć, bo skoro coś się stało, skoro już coś nas dotknęło, skoro już w czymś tam się noga powinęła, to bez sensu jest katowanie się i mówienie sobie, ale jesteś zły, ale jesteś głupi, ale jesteś tępy. Bo taki dialog jest bardzo częsty i to jest wręcz standardowy dialog każdego człowieka, który ja oczywiście również miałem, że jeśli coś się mi udało, to oczywiście miałem taką tendencję do powiedzenia sobie, że to moja wina jest. O, oczywiście jest to moja wina, ale czy to oznacza, że ja teraz powinienem obniżać samemu sobie wartość? Przecież jestem tylko człowiekiem i mam prawo do błędu, jak każdy z was. Ogólnie człowiek się całe życie uczy, więc tutaj taka postawa sprawia, że jesteśmy w stanie podejść do takich kwestii całkowicie inaczej i ona buduje, a wręcz może motywować nas do poprawy tego, co nam się nie udało. Tutaj inny przykład, dajmy na to odnośnie stresu. Są jakieś silne stresy i człowiek sobie mówi, ale jestem taki zestresowany, zaraz coś się stanie, zaraz upadnę albo zaraz zemdleję. To są bardzo częste kwestie, które ludzie z zaburzeniami mają, że gdy pojawia się objaw, to od razu ich dialog wewnętrzny jest taki, że zaraz coś się stanie. Jest to nastawione właśnie również przez stan emocjonalny, który wręcz na siłę wpycha to, żeby się martwić. No bo jest to jednak stan zagrożenia, więc tak jak żołnierz na wojnie, gdy jest na polu bitwy, to również ma pewnie cały czas w głowie myśl, że a może zaraz ktoś mi strzeli w głowę. No bo jest na polu bitwy i to się wszystko ze sobą łączy. Tutaj jest identycznie, ale już nie będę tutaj mówił o tych mechanizmach, bo myślę, że o tym powiedzieliśmy dosyć dużo w wszystkich tych nagraniach, więc odnośnie tutaj tego dialogu wewnętrznego i tej przyjacielskiej postawy jeszcze mogę wspomnieć tyle, że jest ona, moim zdaniem jest ona właśnie takim fundamentem szczęścia. Ona właśnie sprawia, że człowiek zaczyna lepiej się czuć z samym sobą, zaczyna sobie radzić z życiem, bo jak dobrze wiemy, życie nie jest proste i tu zawsze jest tak, że raz jest lepiej, raz jest gorzej, ale taka postawa powoduje, że my sami czujemy się dobrze samym sobą. I myślę, że to jest bardzo ważne zarówno przy wychodzeniu z zaburzeń, czyli właśnie przy właśnie stosowaniu tych rzeczy jak ignorowanie, akceptacja i tak dalej, ale również w kwestiach życiowych, jak właśnie przy jakichś stresach, traumach, jakichś niepowodzeniach, przy wszystkim, ogólnie w życiu. Więc myślę, że postawa przyjacielska jest bardzo ważnym elementem, by można było coś zignorować. I tutaj w szczególności właśnie jeśli chodzi o jakieś myśli, jakieś objawy, obawy i tak dalej, by można było sobie z tym poradzić i przejść do naszego życia, my musimy sami od wewnątrz, to zawsze często to mówię, ale to jest naprawdę kluczowe moim zdaniem, od wewnątrz zbudować w sobie postawę przyjacielską. Od wewnątrz czuć się dla samego siebie najlepszym przyjacielem. I oczywiście to nie jest proste, bo jeżeli ktoś przez dłuższy czas ma postawę do samego siebie negatywną i się ciągle właśnie katuje, to oczywiście nie jest to tak, że ktoś sobie teraz przesłucha to nagranie i nagle zacznie być dla samego siebie wspaniałym przyjacielem, bo to oczywiście tak nie działa. Ale te słowa, które teraz do was kieruję, mogą zaktywować uświadamianie sobie tych rzeczy i proszę was teraz o to, żebyście po tym nagraniu, albo nawet teraz, po prostu sobie załączcie pauzę i zastanówcie się, jaka jest moja postawa względem samego siebie. Myślę, że to jest punkt kulminacyjny, jeśli chodzi o kwestię właśnie przyjacielskiej postawy, więc z tym was teraz zostawiam i oddaję głos Wiktorowi. Tak jest, tutaj Hewat bardzo fajnie taką postawę opisał. To, co warto tutaj wspomnieć, to już też Hewat powiedział, że to musi wychodzić od wewnątrz nas. Uświadamianie sobie to jest element bardzo ważny i od wewnątrz nas musi również wychodzić po prostu upór. To jest też coś, co ja opisywałem już w tej swojej historii, upór. Dlaczego ja tam później opisałem ten upór tak też dość szczegółowo i długo? A mianowicie dlatego, że jeżeli nawet próbujemy właśnie postawy przyjacielskiej, to jeśli mamy zaburzenia lękowe, to wszystko na niebie i ziemi wskazuje na to, że coś nam będzie i coś nam jest. Dlatego, że odgrywa tutaj rolę lęk. I my,
Jeżeli chcemy budować postawę przyjacielską w obliczu zaburzeń lękowych, potrzebujemy z uporem trzymać się naszego rozumu, naszej logiki świadomości, z uporem po prostu, nie na siłę, nie walcząc, tylko z uporem świadomie tworzyć właśnie taką postawę przyjacielską. Z uporem tworzyć tą postawę przyjacielską, bo chodzi o to, że to nam wtedy może wspólnie, wszystko to łącząc wspólnie, wybić nas. Bo jeżeli my dziwimy się na przykład, tak jak mówiłem wcześniej, swoim objawom, to mamy problem jednocześnie tworzyć postawę przyjacielską, no bo tutaj dziwimy się, czy to na pewno nerwica, czy nie nerwica, nie akceptujemy, nie wykonujemy w zasadzie niczego z tych elementów potrzebnych do tego, żeby się wybić i wtedy próbujemy tworzyć postawę przyjacielską, próbujemy układać dialogi, a to w zasadzie wszystko się wyklucza, więc dlatego powoli, jak będziemy tworzyli sobie taką postawę od nowa zaufania do nas samych, czyli że nasza świadomość może wpływać na myśli, może wpływać na stan emocjonalny, tak? Że możemy porzucić tą kontrolę sprawdzania, czy na pewno nic nam nie jest, czy jest, po prostu da efekty, ale musimy to robić z uporem. Znaczy musimy, no, powinniśmy robić to z uporem właśnie w tych okresach, gdzie jest trudno. Ja jeszcze tutaj może tylko o ignorowaniu coś powiem, a wypieraniu. A mianowicie ignorowanie równa się przyzwalaniu. Szarpanie się z objawami i myślami to inaczej nie przyzwalanie na nie, a wypieranie. Często związane jest to też z poczuciem cierpienia. Nie chcemy cierpieć i chcemy o tym jak najszybciej zapomnieć, odrzucić coś, nie dopuścić do tego, że my się tak naprawdę możemy czuć i to od zaburzenia nerwicowego. W zasadzie jeśli chodzi o kwestię ignorowania, to bardzo fajnie napisała to Ciasteczko i teraz układając sobie w głowie, co mam dalej powiedzieć, znalazłem jej wpis na forum. Ciasteczka, jakby ktoś nie wiedział, to jest nasza pani administrator z forum. Niżej w opisie nagrania damy link do tego wpisu. Jest on naprawdę krótki, a uderzający w sedno sprawy, dlatego ja tutaj go kawałkiem zacytuję, bo jest rezolutnie napisany i w sumie moje tu pierdzielenie będzie zbędne. A mianowicie cytuję. Chodzi o ignorowanie rozumiane jako zaakceptowanie danego zjawiska jako naszego towarzysza. Czyli mamy derealizację, depersonalizację, myśli, jakieś objawy, uświadamiamy sobie istnienie tego odczucia, ale mimo to pozwalamy mu być. Po to, żeby nie walczyć, nie szamotać się, nie czuć jak zwierzę w potrzasku, nie nakręcać paniki i jeszcze większych lęków. Łatwiej jest się mniej bać i pracować nad sobą, jeśli pozwolimy czemuś być. Inaczej powstaje wrażenie chęci niemożliwej ucieczki od samego siebie, jeśli usiłujemy z tym walczyć. Poczucie bezsilności albo poczucie kłamania samemu sobie, gdy wypieramy się tego. Spróbujcie sobie to przetestować, usiądźcie sobie, pozwólcie być temu, co odczuwacie, zobaczcie, że mimo to żyjecie, że tak naprawdę wam nic nie może to zrobić i że gdy zelżeje ta wewnętrzna walka, będzie wam łatwiej. Przestaniecie żyć w ciągłym poczuciu paniki. I to jest koniec cytatu i to jest sedno w zasadzie tego. Czyli kłuje nas serce, kołacze, boli, mamy natrętne jakieś myśli, mamy derealizację, depersonalizację, nie uciekamy wówczas od tego. Przyznajemy się przed sobą samym, że to mamy i że czujemy się źle. Dajemy sobie odczuć to na sobie, ale zarazem mając wiedzę o mechanizmie lękowym, robimy to rozumnie, tak? Bo nie możemy robić tego z niewiedzą, czy też wiarą w lękowe obawy w stylu jak to zaakceptuję, to mi to pewnie nie minie, bo sama się skażę na to, że to tak ma być. Nie, nie o to chodzi. Nie gadajcie sobie takich głupstw. Chodzi o to, żeby pozwolić temu właśnie być w pełni. Bo i tak ty na ten moment nie masz wyjścia, a ruch ten pomaga z tego wyjść. Jeżeli dziwimy się jednak ciągle naszym objawom czy myślą, stale i stale dziwimy się, stale chcemy wyprzeć to, że mamy prawo się tak czuć od zaburzenia, to wtedy właśnie szarpiemy się. A uciec nie ma i tak gdzie. Nie ma dokąd, dlatego że te stany są nasze. I powstaje wtedy właśnie ta chęć ucieczki przed sobą. To stałe poczucie paniki, stałe poczucie zagrożenia, a my nigdzie tak naprawdę nie musimy uciekać. Możemy to przyjąć rozumnie i w taki właśnie sposób ignorować. To jest właśnie ignorowanie. Czyli ty przyzwalasz na to. Ty przyjmujesz to po prostu, co jest, ale wiesz od czego to jest, i wiesz, co z tym zrobić, tak? Że to jest mechanizm lękowy, że to jest zaburzenie lękowe, że pewne nawyki wbiły ci się teraz w głowę i ty musisz to sobie teraz
odkręcić. Jak mówimy, ok, kołacze mi serce, to jest od nerwicy. Dusi mnie, także dusi mnie od mechanizmu lękowego. Nie czuję się sobą, także się czuję od tego. Ja przyjmuję to. Ja wiem, że muszę teraz swoje przecierpieć. Mam myśli, że kogoś zabiję lub może zabiję w przyszłości siebie. Obawiam się może depresji, obawiam się samobójstwa, tego, że wyskoczy przez okno. Ludzie w lękach mają różne obawy, tak? Ale wiem, od czego to jest. Dopuszczam to do siebie. Jest to element zaburzeń. Tak może teraz być. Taki już jest obecny mój towarzysz, ale nie przyjaciółka na całe życie, tak? Nie mówcie sobie takich rzeczy, to jest przyjaciółka na całe życie, ja muszę się nauczyć z nią żyć. Nie, nie musimy się z niczym uczyć żyć. My możemy na to przyzwolić, bo to jest rozszalały stan emocjonalny, ale traktować to należy jako epizod. Mimo wiary, od początku traktujcie to jak epizod. Jeśli macie zaburzenie już jakiś czas, także traktujcie to jako epizod, bo zwykle wcześniej po prostu za bardzo oddawaliście pole dla swoich lęków. Jak czujecie, że to wgryzło się w was, to traktujcie to tak, jakbyście teraz poprawiali najpierw jakość życia, a całość pójdzie z czasem jeszcze dalej. Chodzi o to, żeby po prostu nie zostać takim potrzasku, że ty się, dlaczego ten objaw jest, dlaczego ta myśl jest, dlaczego to jest, dlaczego tamto jest, dlaczego to znowuż przyszło, dlaczego to nie idzie, dlaczego to wraca. Dlatego, że stan emocjonalny potrzebuje w czasie regeneracji. Jak się przestaniemy dziwić i przyzwolimy na to, to jest równoznaczne z puszczeniem kontroli. Jeżeli będziemy w tym czasie spychać jeszcze to zaburzenie na drugi plan, czyli żyć życiem mimo tego, to w którymś momencie stan emocjonalny się uspokaja, regeneruje się, a to znika. Pokazujemy jemu, dajemy stanowi emocjonalnemu doświadczenie, że nic nam nie jest, nic nam nie grozi. Pokazujemy mu, że nie ma zagrożenia i on się po prostu regeneruje. Na tym to tak naprawdę polega, tak jak mówiłem wcześniej, na czym polega nerwica. Można mówić oczywiście objawy, przyczyny, skutki i tak dalej, ale samo zaburzenie polega na braku wiary w to, że nic nam się nie stanie. I to tak właśnie wygląda, co jest dowodem na to, że jeżeli czytamy coś uspokajającego, to się uspokajamy. Nie bez powodu tak się dzieje. Dlatego, że to brak wiary powoduje, że właśnie nerwica ciągle drwa. Ciągle ale nerwicowe, ale to jest właśnie to, te wątpliwości, te obawy, to wszystko, ten brak wiary to powoduje. Z czasem nabywamy świadomość, ale nasza świadomość nie ma bezpośredniego aż takiego wpływu na poziom emocjonalny. I dlatego te sygnały ze świadomości, jak się przekonujemy, jak na przykład kołacze nas serce i nagle się zatrzymujemy i to od nas zależy. Jesteśmy na przykład w pracy, dajmy na to, i zaboli nas serce, zakołaczy, cały dzień się źle czuliśmy, słabo od rana, już w głowie pojawiały się myśli, a może dziś mi się jednak się coś stanie, a może to, nie pozwalajmy na to, powiedzmy, to jest mechanizm lękowy, ja mam prawo się jeszcze teraz źle czuć, ja wiem o tym, że miałem robione badania, mnie nic nie jest, wiem, że to musi się jakiś czas poregenerować i idźmy sobie do tej pracy. Jak w pracy się naprawdę na przykład gorzej poczujemy, zakłuje nas serce, wyjdźmy sobie na chwilę do ubikacji, opuczmy twarz zimną wodą, tak? Ignorujmy to w ten sposób, przyzwalajmy na to, że się źle czujemy, że na ten moment w pracy nie będziemy na 120%, bo przy nerwicy rzeczywiście można nie być na 120%, nawet na 100%, można być na 60% i też będzie dobrze, dlatego że jednak jest to rozchulany stan emocjonalny, ale naprawdę warto przyłożyć się do ignorowania tego. W ten sposób ignorujemy, nie wypieramy, bo jeżeli my wychodząc z domu czujemy się źle, słabo, ale będę ryzykował, już tu zbroimy się, zakładamy wtedy kamizelki kuloodporne, bierzemy kałacha, chcemy walczyć, się szarpać, zabiję cię, tamtego. To jest dobre, bo to jest ryzykowanie na obawę, ale trzeba mieć świadomość, że tu chodzi też o to, aby to najpierw przyjąć. Przyjąć, że ty masz zaburzenie lękowe, zaakceptować się, przyjąć, że ty się źle czujesz i możliwe, że ty do końca dnia się będziesz źle czuł, przyjąć tak naprawdę to cierpienie i wtedy, jak się pojawiają obawy, a co jeśli umrę po drodze, to możesz powiedzieć, no to zobaczymy, jeżeli to potrafisz zrobić, to dawaj, zrób to ten. Wtedy to jest ryzykowanie słuszne, bo jeżeli my nie przyzwalamy tego, szarpiemy się i wtedy próbujemy ryzykować, konfrontować się, to my powodujemy, że te jeszcze gorzej to się dzieje, bo w ciągu dnia jeszcze więcej myśli przychodzi, lęk narasta. Jeżeli chcemy naprawdę brać się za akceptację, brać się za wychodzenie zaburzeń lękowych świadomie, w taki sposób jak my mówimy, to trzeba sobie się nauczyć przyzwalać na to. Przyzwalać na to cierpienie, które być może nas czeka najbliższy dzień, najbliższą godzinę, najbliższy tydzień. Musimy przyzwolić sobie, że przychodzą myśli natrętne, różnej treści, że one wynikają ze stanu emocjonalnego i wtedy dopiero
całość się zaczyna ładnie kształtować. Wtedy budujemy sobie całą postawę przyjacielską wobec siebie, wkładamy w to elementy przyzwalania, czyli ignorowania, nie wypieramy, nie szarpiemy się i wtedy sobie akceptujemy, tworzymy sobie różne dialogi wewnętrzne na nasze obawy, bo przecież obawy są różne, że się zabije, że to, wtedy możemy powiedzieć, no to zobaczymy, czy w czasie ja naprawdę to zrobię, dam sobie nerwiczko teraz ten spokój, zajmę się czymś innym i wtedy to wszystko się ładnie do kupy kształtuje i po czasie następuje poprawa, aż w końcu następuje po prostu wolność od zaburzenia lękowego. I tak w sumie to wszystko wygląda i to jest cała ta podstawa, którą teraz omówiliśmy w tym drugim sezonie. Akceptacja, obawy, wątpliwości, to ryzykowanie, to wszystko, co tam omawialiśmy, o myślach, to, co powiedzieliśmy tutaj o ignorowaniu, wypieraniu, plus wszystkie te nasze wpisy, to jest tak naprawdę podstawa wpływania na zaburzenia lękowe. Na pewno, co pomaga tworzyć tą podstawę i się trzymać, to zmiana otoczenia myślowego, zajmowanie myśli, bo trudno bawić się w tą podstawę odburzeniową, jak cały tydzień siedzimy w domu i układamy tylko dialogi. Bo my jak będziemy siedzieć 24 godziny na dobę i karmić się dialogami, to po prostu wpadniemy w kolejne lękowe koło, że czy ten dialog jest zły, zaczniemy, analiza będzie kontrolowała analizę. I dlatego tak naprawdę zajmowanie się myśli jest też tym elementem spychania zaburzenia na drugi plan, ale też tutaj oddaję głos Hewadowi najpierw, a sam trochę przemyślę, co o tym dalej. Hewadzie? Okej. Okay. Oczywiście i tutaj właśnie dobrze wspomniałeś o tym. Może zacznę, bo miałem pewne przemyślenia odnośnie kwestii z tą przyjaciółką, że ludzie sobie mówią, że no muszę z nią żyć, że muszę się nauczyć z nią żyć. I właśnie tą postawę można by porównać do postawy więźnia i buntownika. Jest więzień, który jest bardzo bierny i sobie mówi, no teraz będę musiał całe życie na przykład żyć w tych kamieniołomach, będę musiał cały czas ciężko pracować i tak dalej. I on jakby sam spisuje siebie na straty. Ta osoba, która jest buntownicza, ona ma właśnie bardziej postawę taką jako wojownik. I tutaj też można wspomnieć o tym, że ludzie, którzy są w zaburzeniach, ale i nie tylko, bo w sumie można by nas tak podzielić na dwie grupy. Są ludzie, którzy mają postawę wojowniczą i są ludzie, którzy mają postawę niewolniczą. I teraz te dwie postawy, gdy one się spotykają, następuje rozłam, następuje taki konflikt, bo na przykład gdyby buntownik powiedział temu więźniowi, że słuchaj, ty wcale nie musisz tak żyć, ty możesz się zbuntować, możesz wyjść, możesz coś zrobić, możesz cokolwiek zrobić i walczyć dalej o swoje lepsze życie, to wtedy ten więzień, który ma właśnie taką postawę niewolniczą, nie przyjmie tego do siebie. Może to przyjąć do siebie, ale po pewnym dłuższym czasie, ponieważ on ma taką postawę, jaką ma. Więc tutaj właśnie w tej kwestii, jeżeli ludzie sobie mówią, że o, że to musi być moja najlepsza przyjaciółka, to tak naprawdę wy sami spisujecie się na straty. Jak ci niewolnicy, którzy muszą cały czas pracować w ciężkich warunkach i pracach, bo przecież historia świata pokazuje również, że rewolucjoniści, buntownicy, osoby, które miały indywidualistyczne podejście, które nie szły za tłumem, doszły daleko. Oczywiście były też takie przypadki, że te osoby zostały stracone, ale no, pod tamtym kątem było to duże ryzyko i to ryzyko było wręcz śmiertelne. Za to tutaj, w zaburzeniu, to nie jest żadne ryzyko śmiertelne, bo wam się i tak nic nie stanie i w zaburzeniach lękowych ludzie od zaburzeń lękowych ludzie nie umierają. To się stać nie może, ponieważ jak dobrze już wiecie po poprzednich nagraniach, jest to mechanizm obronny. Jest to coś, co nasze ciało i nasz umysł sam kontroluje i on sam wie, co robi. On nie jest głupi, więc nie da nam z tego powodu umrzeć. Więc tutaj taka postawa, która będzie bardziej wojownicza, która się nastawi na to, że okej, ja to mam teraz, czyli właśnie tak jak Wiktor wspomniał, przyzwalam sobie na to, że teraz się tak czuję, bo jest to mój rozbuchany stan emocjonalny, sprawią, że właśnie sami dajemy sobie to prawo do wyjścia z tego.
No bo jeżeli ja bym sobie miał powiedzieć w zaburzeniu, gdy miałem na przykład swój najgorszy stan, że o, to już tak będę miał przez całe życie, oczywiście miałem tego typu myśli, ale gdybym miał przyjąć taką postawę i jakby zgodzić się na to, że no teraz będę musiał brać leki przez całe życie i tak dalej, to ja bym nie nagrywał teraz tego nagrania, ani również nie udzielał się na żadnym forum, bo wcale nie odburzyłbym się, bo ja bym cały czas był w tym samym miejscu, w którym jestem, bo ja sam mentalnie sobie na to nie pozwoliłem. Ja sam mentalnie bym sobie na to nie pozwolił, żeby wyjść z tego zaburzenia, bo moje nastawienie było niewolnicze. Więc to jest jedna rzecz, o której chciałem tutaj wspomnieć. Druga rzecz, o której tutaj Wiktor powiedział odnośnie tych dialogów, żeby nie siedzieć i ich nie tworzyć. Nie wiem skąd pojawiło się takie jakieś opinia albo wręcz takie przeświadczenie, że gdy się mówi o pozytywnych dialogach wewnętrznych lub jakichś przyjacielskich lub właśnie tej postawie przyjacielskiej, to chodzi o to, żeby pisać te dialogi albo żeby sobie je tworzyć w głowie albo coś takiego. Ja nigdzie czegoś takiego nie napisałem. Oczywiście czasami dam jakiś tam przykład, żeby po prostu wam zobrazować, o co chodzi z postawą, ale nie chodzi mi w ogóle o to, żebyście wy skupiali się na tworzeniu sobie dialogów, bo te dialogi mają przyjść automatycznie, one mają być same z siebie się wziąć przez to, że wy macie postawę przyjacielską. Tutaj kompletnie nie chodzi o to, żeby czytać jakieś przykłady i się ich uczyć na pamięć, albo pisać sobie jakieś dialogi, się ich uczyć na pamięć. To ma być wasza rozmowa z wami samymi w inny sposób niż ta, którą prowadzicie teraz. Bo przecież teraz wy również, mimo tego, że na przykład nie skupiacie się na tym, znaczy, mimo tego, że nie notujecie dialogów wewnętrznych, które teraz prowadzicie ze sobą podczas obaw, objawów i tak dalej, to wy i tak je macie. Przecież wy cały czas coś do siebie mówicie, mimo że nie zawsze to rejestrujecie, ale skoro już rejestrujecie i widzicie, że to jest negatywne, że to wam nie pomaga, to właśnie postawa przyjacielska ma sprawić, żeby te dialogi były inne. I kompletnie, jeszcze raz powiem, nie chodzi o to, żeby je pisać, żeby się ich uczyć lub żeby cokolwiek z tego typu rzeczy robić. Chodzi mi o to, żebyście zrozumieli, że wy dla was samych jesteście najlepszymi przyjaciółmi, jakich możecie spotkać w swoim życiu, bo ludzie są i ich nie ma, ale wy sami dla was samych jesteście cały czas. Tak jak wspominałem wcześniej, po pierwsza osoba, z którą rozmawiacie, po obudzeniu jesteście wy sami. Więc to jest bardzo ważne, żeby żyć ze sobą właśnie w zgodzie, żeby była ta harmonia, która oczywiście bardzo trudno jest ją stworzyć w zaburzeniu, ale ja tutaj już troszkę wybiegam również ponad to zaburzenie, że w zaburzeniu wy możecie właśnie stosując te wszystkie rzeczy, o których wspominaliśmy, i tak jak Wiktor właśnie wspomniał, z uporem, jeżeli wy to będziecie robili z uporem, to możecie w zaburzeniu przejść pewnego typu ewolucję was samych, stworzyć sobie tak zwane mentalne bogactwo was samych, i wtedy to przejdzie na inne strefy życia, które już będą po zaburzeniu. Chociaż oczywiście w zaburzeniu też są inne strefy życia, ale po zaburzeniu zaczniecie patrzeć na życie i na was samych w całkowicie inny sposób niż do tej pory, bo nie dość, że wyszliście z zaburzenia, które było ciężkie, które było waszym prywatnym piekłem, które naprawdę było ciężkie i do zrozumienia, i do przejścia przez to, wyszliście z tego, to nie dość, że to macie, to jeszcze wy sami zbudowaliście sobie taką tarczę. Waszą własną tarczę, czyli waszą postawę przyjacielską, która wam będzie wspierać i pomagała wam w życiu. Całym życiu, odnośnie jakiejkolwiek sytuacji, by ona nie była. I tym chciałbym zakończyć kwestią odnośnie tych całych postaw i tak dalej, bo ja ogólnie tak dzisiaj o tym dużo mówię, bo też jest dzisiaj niedziela, a w niedzielę organizuję od ostatniego czasu takie pogadanki na Skype'ie, których link zresztą podam poniżej pod tym nagraniem, i dzisiaj właśnie będę poruszał temat odnośnie postawy przyjacielskiej i jakoś tak właśnie miałem to teraz w głowie ułożone. Jednak powracając jeszcze do samego ignorowania, to myślę, że tutaj Wiktor świetnie to wszystko opowiedział i podał fajne przykłady tego, by to zrozumieć. Ja tutaj ze swojej strony jeszcze mogę tylko dodać, nim Wiktor jeszcze przejdzie do kwestii zmiany otoczenia myśli, to fakt, że
ignorowanie również po pewnym czasie przychodzi automatycznie. Wy już nie musicie się starać. Wy na początku tak, oczywiście trzeba się starać, w sensie takim, że trzeba z uporem działać. Ale po pewnym czasie ten upór już nie jest konieczny, bo wy już tak drożyliście się w kwestie właśnie wychodzenia z tego i w kwestie zmiany otoczenia myśli, czyli co wpływa właśnie na podświadomość, żeby ta podświadomość miała bodźce do innych obrazów niż lęki, niż obawy, niż myśli i tak dalej, co spowoduje, że to wam będzie potem przychodziło coraz łatwiej i łatwiej. I cała ta podstawa, o której jest mowa w tym sezonie, staje się dla was czymś oczywistym, bo wy już to tak wypraktykowaliście, że to jest coś łatwego. Po pewnym czasie po prostu to stanie się łatwe i to jest moment, kiedy odburzanie idzie pełną parą, kiedy wtedy właśnie człowiek coraz mniej poświęca czasu na myśli, coraz mniej poświęca czasu na wątpliwości, coraz mniej poświęca czasu na tym, żeby się skupiać na swoich odczuciach, jeśli chodzi o to, czy się człowiek czuje lepiej, czy gorzej, bo później już się idzie za ciosem. I to było jakby takim naszym głównym celem w tym sezonie, żeby pokazać wam tą podstawę jako taki szkielet, którą wy sami dostosujecie do was samych. Bo tak jak już dawniej wspominaliśmy odnośnie ludzi odburzonych i różnic, o czym również jest fajny artykuł Ciasteczka, którą serdecznie pozdrawiam, bo ona naprawdę fajnie opisała tą różnicę między odburzonymi a zaburzonymi, że jest to całkowicie inne podejście mentalne, które oczywiście jest spowodowane samym stanem emocjonalnym, ale to, co chciałem tutaj wspomnieć, to jest to, że te osoby pokazują w każdym swoim poście i w sumie można to wychwycić, że osoby skupiają się na tym, że chcą z tego wyjść. To jest ich cel pierwszy, to jest ich cel główny, bo wiedzą, że dzięki temu ich stan życia się polepszy. I to właśnie prezentuje w sumie każda osoba z grupy odburzeni, jak i osoby, które są zaburzone, ale mają taką właśnie postawę taką budującą, która ich samych wypycha w górę. I to jest bardzo ważna rzecz, bo ostatnio też razem z Wiktorem zauważyliśmy taką kwestię, że osoby zadają nam ciągle te same pytania, wykazując właśnie to, co mówił Wiktor na początku, że niby mówią, że akceptuje, ale to, co piszą i to, co po nich widać, wskazuje na całkowicie coś innego. I myślę, że tutaj warto również wspomnieć o tym, że odburzenie to nie jest coś takiego, że ty po prostu coś zrobisz właśnie kropka w kropkę, tak jak to jest napisane przez kogoś lub tak jak ktoś ci mówi. To ma być twoje świadome działanie. To ma być twój cel główny, to twoje życie. No bo przecież odburzenie to nie jest nic innego jak wolność. Jak wolność od zaburzenia. I mimo, że wiele osób, w szczególności tutaj w takich stanach naprawdę trudnych, odczucie zaburzeń, nie wierzy w to, to mówię jeszcze raz, że właśnie zaburzenia lękowe, i to możecie wyczytać w każdej książce, która została napisana przez osobę, która miała zaburzenia lękowe i z tego wyszła, pokazuje to. Każda książka, każdy jakiś filmik, każda jakaś publikacja, która właśnie świadczy o tym, że ktoś był w trudnym stanie i z tego wyszedł, że wszyscy ze wszystkiego można wyjść. To nie jest tak, że wy musicie w tym trwać latami i nie ma żadnej drogi wyjścia. Więc dla osób, które właśnie mają z tym duży problem, to w sumie polecam, naprawdę szczerze polecam, wejść sobie w dział na naszym forum, który brzmi chyba wyzdrowiałem z lęku albo wyzdrowiałem z derealizacji, czyli każdy taki dział, który mówi o, którym piszą osoby, które się odburzyły, zobaczcie ich postawę, zobaczcie, jaka jest różnica między ich stylem pisania, między ich wyrażaniem siebie, między ich wyrażaniem tego, co zrobili, a twoim. Zobacz i wzoruj się na tym, bo w sumie to jest taki główny jakby schemat. Oczywiście każdy z nas jest indywidualny, więc będzie on dostosowany do nas samych właśnie w inny sposób, ale właśnie na tym to polega, że to ma być twoje prywatne odburzanie. To nie ma być coś takiego, że idziesz jak owca za stadem. Ty jesteś indywidualistą, ty jesteś
osobą samą w sobie, ty jesteś unikalny. Więc jako unikalna jednostka powinieneś się skupić na tym, by odburzyć się dla samego siebie. Nie robisz tego dla nas, nie robisz tego dla terapeuty, nie robisz tego dla rodziny, chociaż oczywiście pod pewnym względem tak, bo każdy z tych osób będzie zadowolony z tego, że ci się udało, ale to jest twoje życie. To nie jest życie nikogo innego, więc ty to robisz dla siebie. Więc skoro już masz takie problemy i skoro chciałbyś pozbyć się tego, to nie uciekaj przed tym. Nie mów sobie, że wezmę leki i to wszystko zmieni. Oczywiście, jeżeli chcesz brać leki, to bierz leki, ale nie stawiaj tylko na to. Postaw na własną świadomość i postaw na to, że chodzi tutaj o to, bym to ja sam miał lepsze życie, miał lepszą jego jakość i w przyszłości mógł sobie powiedzieć, jak to często lubię mówić, co też sam chcę sobie powiedzieć na końcu tej drogi, zwanej życiem. Tak, przeżyłem to życie tak, jak chciałem. Bo na tym to polega, więc to jest główną motywacją ludzi odburzonych. To było zawsze główną motywacją ludzi odburzonych, którzy udzielają się teraz u nas na forum lub którzy dali posta. Po nich to widać. Oni chcieli żyć. To było ich głównym celem, więc zrobili wszystko, by z tego wyjść, więc stosowali to wszystko, więc się starali. A są takie osoby, które nie chcą się starać, które na przykład sobie mówią, no, ale teraz się tak czuję i to już tak będzie cały czas. I w sumie pokazują tym, że oni to wszystko robią na krótką metę, a przecież to jest twoje życie. Więc staraj się, naprawdę się staraj, z uporem dąż do tego, co chcesz osiągnąć, przecież chcesz się odburzyć, to jest najważniejsze w całym twoim w całym twoim życiu teraz, prawda? Bo chcesz mieć dobrą jakość życia, więc postaw na to i powodzenia. Tego ci serdecznie życzę i nie wątpij w swoje własne możliwości, bo jeśli wątpisz, jeśli sobie mówisz, że czegoś nie możesz zrobić, to tego nie zrobisz. Więc nastaw się przyjacielsko, bądź dla siebie najlepszym przyjacielem i tym ze swojej strony kończę. W tym nagraniu jeszcze oddaję głos Wiktorowi. A więc ja tu teraz jeszcze tak, o zajmowaniu myśli. Zajmowanie myśli, zmiana otoczenia myślowego jest bardzo ważnym czynnikiem. Wiele osób mówi, ale przecież to jest tylko czasowe. Nie da się zajmowaniem wyjść z nerwicy, tak mówią. I to jest w zasadzie racja, bo jeżeli my zajmujemy się czymś i zapominamy na chwilę o nerwicy i się wielce odburzamy, a po tej chwili, jak ona mija, przyjdzie myśl natrętna, na przykład, a to co z tym twoim zawałem, albo na przykład natrętna myśl, nie ciesz się tak, bo i tak umrzesz, taka myśl lękowa, bo takie myśli bywają, lub na przykład przyjdzie jakiś objaw, jak ucisk w sercu, bądź w głowie, bądź dostaniemy nagle déjà vu od odrealnienia, bądź poczujemy się bardziej obco niż byliśmy do tej pory i od razu znowu dziwimy się objawom, mówiąc, no ale to już było trochę dobrze tą chwilę, a teraz objawy przyszły, nigdy z tego nie wyjdę, no to jeśli tak robimy, to nie dziwmy się, że zajęcie myśli nie daje trwałych efektów. To jest pierwsza ważna rzecz, żeby to w końcu zrozumieć, bo to trzeba powiedzieć inaczej. Samo zajmowanie myśli i czasu nie daje rzeczywiście zazwyczaj trwałych efektów, ale jeśli dodajemy do tego to wszystko, o czym się mówi, akceptacja, ignorowanie, zrozumienie dla swoich, w ogóle przede wszystkim zrozumienie dla swoich lękowych myśli, to wychodzi z tego całość, która się po prostu łączy. Tutaj też, jak jesteśmy w tym nagraniu o ignorowaniu i wypieraniu, trzeba jedną rzecz powiedzieć, że czasem jest tak, że to zajmowanie myśli dla mnie jest też takim trochę traktowanie jako ucieczką, jako wyparciem. I to trzeba zwrócić na to uwagę, mam nadzieję, że dobrze mnie zrozumiecie. A mianowicie, choćby ostatnio właśnie, wracając do tego kolegi, którego przykład podawałem wcześniej, który wszedł na forum i się źle czuł jakiś czas, i to tak, on w którymś momencie mówi, dobra, idę pograć na konsoli, żeby w ogóle o tym nie myśleć, żeby to odeszło, żeby tego nie było. I teraz tak, to oczywiście jest bardzo fajne, bo rzeczywiście, jeżeli masz objawy, coś cię przypiliło, męczy cię danego dnia dany objaw, to warto pograć w grę, warto jest porozmawiać z kimś, warto iść, warto zrobić coś, co cię oderwie, to jest ważne, to jest warte uwagi, ale trzeba robić to też rozumnie, właśnie ze świadomością tego, dlaczego my to robimy. Bo jeżeli my chcemy się zająć, byle tylko uciec od tego, byle wyprzeć tylko to, to znowuż wpadamy w takie coś, że nie potrafimy tak naprawdę przyjąć objawu. Nie potrafimy przyzwolić sobie na objaw czy myśl, czy nie potrafimy przyzwolić sobie na lęk. Był też taki ostatnio drugi kolega, który ma też zaburzenia nerwicowe i przez parę dni sobie trochę popił piw.
I zdarza się, że czasem po takim piciu człowiek się gorzej czuje. No, wystarczy czasem rano się lekko gorzej poczuć, już nerwica, nasze zastanawianie się, czy nic nie będzie, czy będzie, nakręca nas i czujemy lęk. I w którymś momencie ten chłopak mówi, bo wy to chyba nigdy tak naprawdę nie mieliście takiego silnego lęku, bo nie potraficie tak naprawdę powiedzieć, co ja mam teraz z tym lękiem zrobić. No otóż po prostu no, trzeba zdać sobie sprawę, że żeby z tym lękiem coś zrobić, to trzeba najpierw go przyjąć. A on nie chciał go przyjąć, on chciał go od razu wyprzeć, od razu zrobić coś, żeby go nie było. I to jest kłopot, to jest właśnie wyparcie. A jeżeli on by sobie powiedział, dobra, popiłem, okej, rzeczywiście źle się czuję, jeszcze jestem w trakcie wychodzenia z zaburzeń, w trakcie nauki tego życia, w trakcie tworzenia swojej takiej nowej postawy, bo jednak lęk spowodował, że ta postawa stała się taka wystraszona, bardziej bojaźliwa, taka lękowa. Jestem w trakcie tego, mam lęk, dzisiaj się możliwe, że będę źle czuł, a w tym czasie zajmę się i sobie na przykład pogram w grę, posłucham muzyki, pooglądam telewizor. Jeżeli rozumiemy, po co to robimy, jeżeli przyzwalamy na ten lęk, przyzwalamy na objaw, przyzwalamy, że się źle czujemy, akceptujemy, że źle to robimy, to wtedy jak najbardziej zajmijmy się czymś umysł i myśli, bo wtedy to jest praca wspólna, to jest, tworzy się z tego jedna wielka całość, to jest bardzo istotne, mam nadzieję, że dobrze wam to wyjaśniłem, a mianowicie, żeby nie tworzyć sobie takich zagrywek w postaci ucieczki, bo że ja chwilę pogram w komputer, bo byle tylko się zająć, byle tylko nie czuć tych myśli, byle tych emocji nie czuć, bo to jest takie straszne, wiem, że straszne, ale naucz się to przyzwalać na to. A jak się nauczysz przyzwalać, to będziesz po prostu coraz wyżej swoją świadomością nad tym, bo jak zobaczysz raz, że ty pozwoliłeś temu lękowi trwać i fakt, że on i tak cię pomęczył do wieczora, ale na drugi dzień miałeś lepszy dzień, lepszy tydzień, lepszy miesiąc i tak drabinka po drabince, w którymś momencie cię coś znowuż trafiło, gorzej się czujesz, ale znowu drabinka po drabince i w którymś momencie po prostu tworzy się coś, co się nazywa odburzeniem. Zaczynasz z ty świadomością górować nad zaburzonym stanem emocjonalnym. To się z czasem robi po prostu automatyczne, więc nie traktujmy zajmowania czasu i myśli jako ucieczki i wypierania. Traktujmy to jako część odburzenia, że okej, źle się czuję, to się teraz czymś zajmę, żeby o tym nie myśleć, bo w zasadzie to jest bez sensu. O, i wtedy zajmowanie myśli jest czymś po prostu potrzebnym. W zasadzie jest tak naprawdę potrzebnym, bo jeżeli nie robimy nic, to znowuż stan emocjonalny powoduje wiele myśli, wiele objawów. Możemy się w tym łatwo zakręcić, tak? Więc zajmowanie się myśli odrywa od tego, tak? W ogóle ogólnie zajmowanie myśli i czasu jest pewnego rodzaju odrywaczem od tej ciągłej analizy i tego skanowania. Więc ono jest po prostu potrzebne i jak najczęściej zajmujmy się, szukajmy sobie obowiązków, bo obowiązki takie, które naprawdę trzeba wykonać, najlepiej odrywają od tego. Nie jakieś presje, ale jakieś obowiązki, że na przykład musimy wykonać jakąś daną pracę, mamy możliwość się skupić na tym, bądźmy wtedy też dla siebie wyrozumiali, że na przykład nie dajemy z siebie 120%, bo być może koncentracja będzie zła, będziemy osłabieni, więc bądźmy wtedy dla siebie wyrozumiali, ale jak najbardziej to jest potrzebne. To jest potrzebne również po to, aby na chwilę odpocząć, bo tu trzeba na koniec już w zasadzie powiedzieć o czymś bardzo ważnym, a mianowicie na początku jest tak, będzie tak podczas zaburzenia i będzie pewnie tak przez dłuższy czas jeszcze trwania zaburzenia, czasem nawet do końca, że to wszystko nas męczy, cholernie męczy. Dlaczego my podczas zaburzenia jesteśmy przemęczeni? To już mówiliśmy w poprzednich nagraniach, dlatego że zaburzenie lękowe jest to aktywny mechanizm lękowy, krótko mówiąc. Stan desperacji umysłu, jak to mówi Hewat w swoim wpisie, i powoduje to ciągły skan siebie i otoczenia, tak? Być może ty już to wiesz, bo już tu słuchasz nas któryś raz i czytasz o tym, ale nadal jak są objawy i myśli, dziwisz się im. A skoro się im dziwisz, to znaczy, że co robisz? Lekceważysz swój stan emocjonalny, który jest przecież częścią ciebie. Dziwienie się objawom i myślom oznacza tyle, że ty nie wierzysz, aby od emocji takie rzeczy mogły się dziać. Natręctwa, objawy, derealizacja, depersonalizacja i nie wierzysz przez to, że od tego ci się nic nie stanie. Nie wierzysz po prostu w to, tak? I to jest jedno ze źródeł twojego nieszczęścia w zaburzeniach lękowych. Dlatego kolejnym razem nie dziw się temu. Traktuj swój stan emocjonalny poważnie, bo on może naprawdę wiele. Jeżeli chodzi o objawy fizyczne, objawy psychiczne, objawy emocjonalne, jeżeli chodzi o myśli lękowe, tak? Ale to ty możesz jeszcze więcej swoją świadomością. I w zasadzie nic tak bardzo mi nie pomogło wyjść z zaburzeń emocji, nic. I nie tylko z nerwicy lękowej, ale również jakichś swoich cech osobowych, które mnie w czymś blokowały, jak to, aby zrozumieć prostą prawdę,
która brzmi tak, że człowiek to nie tylko myśli. Ja już o tym mówiłem wcześniej, a jeszcze to powtórzę. Człowiek to świadomość, człowiek to właśnie stan emocjonalny, człowiek to właśnie myśli, które może generować samemu, ale także istnieje grupa myśli, które przychodzą samoistnie, najczęściej w zależności od tego, jak się właśnie ma w danej chwili na stan emocjonalny, jak jest zaburzony, to są właśnie myśli lękowe, oraz składamy się również z podświadomości, czyli nawyków, zbioru nawyków, które na określone bodźce reagują emocjami. Ten zbiór, przynajmniej mnie, pomógł zrozumieć i pomógł mi załapać bakcyla, czemu warto robić to wszystko świadomie. Czemu warto trzymać się tej rozumu i tego logiki z uporem, tak? Że mimo tego, że emocje chcą coś innego i myśli też chcą coś innego. Jak to zrozumiesz i pojmiesz, będziesz praktykował na spokojnie i bez presji czasowej, staniesz się panem w swoim emocjonalnym domu, tak? Ale tu się troszeczkę rozgadałem, więc wrócę do tego, dlaczego jesteśmy zmęczeni. No bo stan zaburzony, stan emocji to skan otoczenia. Ciągła analiza i kontrola, czy nic nam nie jest, czy nic nam się nie robi, to powoduje zmęczenie. Umysł, mózg ma określoną ilość energii, która przecież idzie na różne rzeczy w ciągu dnia, nawet podczas snu, tak? Podczas snu się to regeneruje, ale mimo wszystko też jakaś część energii jest wykorzystywana. I mózg przeznacza energię od myślenia aż po trawienie, tak? A kiedy jeszcze dochodzi do tego stan emocjonalny, jego rozhulanie, te zaburzone wszystkie emocje i wszystkie, czyli wszystkie te elementy mechanizmu lękowego, zmęczenie to jest coś, czego rzadko można uniknąć. To jest coś, co trzeba w zasadzie także zrozumieć, że dziwne by było, gdyby w zasadzie tego zmęczenia nie było. I teraz my, próbując przekonywać nasz stan emocjonalny, często do tego musimy się przecież jednak jakoś tam pilnować, tworzyć tą choćby postawę przyjacielską, tak? Łapać się na tym, tak? A przynajmniej na początku. Trzeba uczyć się tej postawy, aby nie reagować na te myśli lękowe, uczyć się braku reakcji i na objawy tego ignorowania, tak? A to też początkowo przede wszystkim pochłania dużo energii. Ale to, co chciałem powiedzieć, bo w ogóle po to zacząłem o tym mówić, ale trochę zboczyłem z tematu, to to, żebyście się nie martwili tym, że teraz zawsze będziecie musieli być uważni i się pilnować. Bo praktykując wytrwale wpływ na stan emocjonalny, dochodzi się do momentu, że brak reakcji na objaw czy myśl lub reakcja w postaci ośmieszenia, prychnięcia na obawy stanu emocjonalnego robi się automatyczna. A od tego momentu, słuchajcie, to już jest w zasadzie krótka droga do tego, aby stan emocjonalny zobaczył, że nic mu nie groził i się zregenerował, a zarazem spokoju. Zaburzenie lękowe zaczyna po prostu zanikać. Przestaje jednym słowem istnieć. I dlatego tutaj też to zajęcie się myśli, zmiana otoczenia myślowego pomaga oderwać się od tego zmęczenia. Bo jeżeli byśmy ciągle siedzieli w domu i ciągle skanowali, przypominali sobie, dialogowali, to będziemy wierutnie zmęczeni. A jeżeli w tym czasie mamy jakiś obowiązek i tu się odwrócimy, tu ktoś nas zagada do czegoś, tu chwilę się uśmiechniemy, tu chwilę pogadamy, mimo wszystko, że tam gdzieś się źle czujemy, to przez ten okres nie analizujemy, nie skanujemy, zapominamy często o tym, że chwilowo jesteśmy zaburzeni i to powoduje, że to ta energia nie jest wtedy całkowicie marnowana. Oszczędzasz ją. Więc po prostu zajęcie się myśli to jest pewien odpoczynek od skanowania i analizy lękowej. Dlatego tak bardzo jest ważne zajmowanie myśli, zmiana otoczenia myślowego. Często nawet jeżeli nie mamy motywacji, warto się nawet do czegoś zmusić, ale z wyrozumiałością dla siebie. Jeżeli mamy ochotę z kimś porozmawiać, to idziemy rozmawiać, ale nie robimy tak, że o Boże, ja tak źle rozmawiałam z tą osobą, bo ja taka jestem nieskoncentrowana, bo mi tak jest, było strasznie, bo mi serce potykało, bo wyszedłem na debila, pewnie teraz ona teraz myśli, bo w ten sposób to nie tworzymy właśnie żadnej postawy budującej, niczego nie tworzymy, tylko ciągle się dołujemy, bez przerwy. Warto powiedzieć, dobra, 50% z siebie dałam na tej rozmowie, nie było tak fajnie jak ten, ale przynajmniej się czymś zajęłam, przynajmniej teraz mogę tą energię poświęcić na coś innego, mogę teraz przynajmniej mnie to od czegoś po prostu oderwało, tej analizy, od tego skanu, od tego siedzenia w domu. Warto po prostu doszukiwać się też czasem jakichś pozytywów, mimo tego, że to nie wyszło tak jak trzeba. To wszystko razem jest taką podstawą do wychodzenia z zaburzeń lękowych i tym w zasadzie ja też już przy tym nagraniu kończę, bo trochę to nagranie widzę wychodzi przydługie, więc cóż, no ja żegnając się powiem może tylko tutaj o kolejnym nagraniu, bowiem postanowiliśmy razem z Hewadem, że zrobimy takie bonusowe nagranie w tym drugim sezonie. Postaramy się, aby było krótkie, dotyczące samego ataku paniki, czyli dlaczego najlepszym
w cudzysłowie, lekarstwem na atak paniki jest brak reakcji na niego. Czyli co najlepiej robić przed atakiem paniki, w trakcie ataku paniki i po ataku paniki. Generalnie to samo, ale to już powiemy o tym właśnie w tym takim nagraniu bonusowym. Natomiast po tym nagraniu będzie nagranie kolejne, już takie jak do tej pory dłuższe. I w tym nagraniu myślę, że powiemy o kryzysach. Jak się nastawiać do kryzysów, jak się nastawiać do spadków energii podczas kryzysów, dlaczego w ogóle są te kryzysy i czemu nie warto się całkowicie nimi załamywać i mówić, że wróciłem do początku, bo wcale tak nie jest, ale o tym powiemy już w nagraniu i myślę, że wtedy również poruszymy kwestię terapii i psychoterapii, bo też z Hewadem tutaj zauważyliśmy, że czasem nasze nagrania, nasze teksty na forum, w ogóle działalność na forum osób odburzonych wiąże się z tym, że niektórzy interpretują to tak, że my mówimy, że niepotrzebna jest w ogóle terapia ani psychoterapia. To jest kwestia bardzo dyskusyjna i zależna jest od osoby, bo jeżeli chodzi o samo zaburzenia lękowe, to ja akurat mówię tu z własnego doświadczenia, bo ja jestem osobą, która również miała wiele problemów i konfliktów takich wewnętrznych, wiele braku asertywności, bo dla mnie to też jest konflikt wewnętrzny. Nie potrafiłem powiedzieć swojego zdania i to powodowało różnego rodzaju stresy, ale mimo wszystko ja tak naprawdę zająłem się najpierw zaburzeniem lękowym, o czym zresztą też piszę w swojej części odburzenia. I jestem też osobą, która interesowała się żywo stanami emocjonalnymi innych ludzi, a zarazem trochę psychologią, jeżeli chodzi o osobowość, o takie rzeczy, więc ja nie korzystałem z terapii, bo mnie ona nie była potrzebna. Ja całą swoją wiedzę do tego, żeby odkryć, że brak asertywności jest moim problemem, że cechy lękowe to wszystko, takie różne sytuacje wycofujące się, wiedziałem po prostu, czego są przyczyną, że one miały przyczynę w moim dzieciństwie, jednakże ja nie czułem potrzeby pójścia na psychoterapię i rozmawiania o tym. Ja wszystko to przełożyłem do tego, że to są moje nawyki w podświadomości, które reagują na określoną sytuację, określoną emocją. I dlatego jak wziąłem się najpierw za zaburzenia lękowe, czyli świadomość, na świadome wychodzenie z zaburzeń lękowych, czyli to, o czym mówimy, i to, co właśnie Hewad mówił o tej postawie przyjacielskiej, że to mu też pokazało drogę w innych kierunkach i aspektach jego życia, mnie tak samo właśnie to pokazało, oraz uświadomienie sobie tej oddzielności świadomości od stanów emocjonalnych, myśli i podświadomości, przełożyło się to, że to też na to wychodzenie z zaburzeń lękowych przełożyło się też na poprawę innych u mnie cech w życiu i innych moich problemów, dlatego że tam też występują myśli stresogenne, tam też występują obawy, tam też występuje lęk innego rodzaju. Nie już taki jak w zaburzeniu, że umrę, ale na przykład lęk przed oceną, lęk przed tym, lęk przed o tamtym, obawa o coś, myśli stresujące. Stres to tak samo są myśli, obawy o coś, czego nie uzyskaliśmy, nie utraciliśmy. Dlatego mnie wychodzenie z zaburzeń lękowych pozwoliło dojrzeć też możliwość poprawy siebie samego w innych aspektach. Dlatego my tak tutaj z Hewadem i też inni, którzy też to zauważyli, mówimy o tym, ale my zarazem nie mówimy tego, żeby nie chodzić na psychoterapię, dlatego że być może niektórzy z was nie widzą tego, że mają problem z asertywnością, być może niektórzy z was nie widzą tego, że to, że boicie się opinii, to jest jakieś doświadczenie z przeszłości, teraz musicie budować sobie własną ocenę, własny nawyk, tak? To można robić tak naprawdę tym samym sposobem, co wychodzi z zaburzeń lękowych, ale być może nie widzicie tego, być może potrzebujecie rozmawiać z terapeutą o tym, to chodźcie i rozmawiajcie. Terapeuci to są wykształceni i mam nadzieję, że w wielu wypadkach doświadczeni również ludzie w takim odburzaniu i również możecie tam uzyskać pomoc, ale w zasadzie nie wiem, po co o tym wszystkim teraz tutaj mówię, jak mieliśmy o tym mówić w kolejnym nagraniu, ale to w tamtym nagraniu też jeszcze o tym powiemy, może rozwiniemy to po prostu bardziej. Jeszcze... Dobra, ja już kończę, bo nagranie jest długie. Dzięki wam za odsłuchanie, ja się żegnam, na razie, hej. Jeszcze tutaj tylko wspomnę o tym, że w przyszłym nagraniu również poruszymy kwestię tego, czemu są remisje zaburzeń lękowych, bo jako, że chcemy tu już zakończyć całą strukturę i tym nagraniem w sumie to zrobiliśmy, to w przyszłym nagraniu już poruszymy kwestię, co dalej. A kolejne nagranie będą się skupiały już na takich kwestiach, jak zastosować tą strukturę w życiu, czyli w różnych innych sytuacjach, przy stresach, przy życiu ogółem. Więc tutaj właśnie tak już krótko tylko mówię, że takie jest nasze założenie i progres tego sezonu. A ze swojej strony również już wam wszystkim dziękuję za uwagę i
Mam nadzieję, że to nagranie Wam uświadomiło pewne rzeczy i pomoże Wam się odburzać, jak i również żyć lepiej swoje życie, bo to chyba jest najważniejsze dla każdego z nas. Więc działajcie, starajcie się budować Waszą przyjacielską postawę, dążcie do odburzenia z uporem i do usłyszenia w kolejnym nagraniu. Dziękuję Wam serdecznie. Do usłyszenia.